Cześć, z tej strony Anton, witam, zapraszam na kolejny odcineczek serii Farming Simulator 22. Dzisiaj Elm Creek, rozpoczynamy nowy miesiąc. Mam tutaj całą rozpiskę w głowie, powiedzmy tak, jakie prace w tym miesiącu mnie czekają. I teraz sobie uzmysłowiłem, że ten odcinek rozpoczynam praktycznie w tym samym miejscu, jak to było w poprzednim odcinku. Tylko, że wtedy siałem, a teraz proszę bardzo, opryskujemy tutaj na chwasty. Mój profesjonalny taki zestawik, taki, który no już dawno myślałem o nim, ale od jakiegoś czasu go tutaj mam i jestem z niego mega, ale to mega zadowolony. Oszczędność na opryskach jest tutaj no zdecydowanie istotna, jak gdyby. Przedtem nie robiłem, nie mając opryskiwacz, często nie opryskiwałem, tylko używałem chwastowników, bo wydawało mi się, że te opryski są, no, że to jest kosztowne, chociaż tak naprawdę nie jest to kosztowne. Ale tutaj naprawdę ten opryskiwacz dzięki technologii See and Spray, zobaczcie, ma tutaj mnóstwo takich sensorów, które obserwują powierzchnię pola. Jeżeli gdzieś zauważą chwast, to w tym momencie, kiedy belka jest nad tym chwastem, otwierana jest dysza i po prostu dzięki temu tak selektywnie opryskujemy. I mimo tego, że mam tutaj 1400 litrów, a przede mną jeszcze opryski na jeszcze jednym, takim w miarę dużym polu, to spokojnie mi tutaj wystarczy ta ilość tego oprysku. Dzisiaj generalnie najważniejszą rzeczą będzie przetestowanie następnego kombajnu buraczanego i w następnym roku będziemy go kupowali. To jeszcze jeden już był przetestowany, dzisiaj będzie następny i w sumie to tak naprawdę wy podejmiecie decyzję, jaki będzie zakupiony w następnym roku kombajn. To jest najważniejsza rzecz, ale oprócz tego, jak w październiku jeszcze uprawy, siewy, nawożenia, ale jeszcze żniwa, bo jeszcze mamy słonecznik do wymucenia, soja do wymucenia, kukurydza do zebrania, też może być częściowo wymucona, tak więc jeszcze bardzo dużo roboty. Niemniej jednak troszeczkę spóźniłem się dzisiaj z racji tego, że no trochę pogoda nie była fajna i dopiero jest prawie już godzina 12, a ja dopiero wyjechałem na pole. Tradycyjnie bym to zrobił około godziny 9, ale o 9 w tym momencie jeszcze padało. Zresztą widać, jak to wygląda, jeszcze niebo takie ciemne troszkę. Mam nadzieję, że się to później rozjaśni. Kolejną maszynkę tutaj na pracowniku sobie puścimy. Mamy sezon głęboszowania. Zresztą te uprawy, które mi zostały do zebrania, czyli kukurydza, no nie wiem, tam słonecznik, buraki cukrowe i tak dalej, no to i tak będą musiały być głęboszowane, tak więc tutaj już podczepiony głębosz do zetorka i będzie już tak cały czas jeździł, ale zaczyna od takich mniejszych pól, ponieważ po marchwi i po tych nowych uprawach też trzeba głęboszować, z tego co mi się wydaje. W związku z tym tutaj zaczniemy od tych małych pól. Tutaj na tym polu to znienawidziłem je znowu, znaczy znowu, kiedyś też tutaj nie lubiłem pracować, ale teraz tutaj bardzo długo pracowałem, ponieważ tu była marchew i tutaj przez półtora miesiąca pracowałem. Zresztą to chyba nawet widać trochę po chwastach. Teraz w tej części, której teraz właśnie znajdujemy się, gdzie głęboszujemy, te chwasty są niższe. A zobaczcie po lewo, one są już takie wysokie, bo tam jeszcze było zbierana ta marchew, zacząłem zbierać. To był koniec sierpnia. Później przez cały wrzesień tutaj resztę zbierałem i to tak dosyć długo trwało, ponieważ to ciężko jakoś tak zautomatyzować, tak więc kiedykolwiek miałem trochę więcej czasu wolnego, no tutaj wpadałem, żeby troszeczkę tutaj ten zbiór marchwi podkręcić, ale to szło dosyć powolnie, ponieważ we wrześniu dosyć dużo innych rzeczy jest do zrobienia, tak więc bardzo powoli, no już w każdym bądź razie ostatniego dnia września musiałem tutaj się naprawdę spiąć i musiałem to zrobić i zrobiłem, tak więc tą marchew tutaj wreszcie ukończyłem. Temat marchwi i tych nowych upraw tutaj będzie rozwijany, ale do tego potrzebny jest naprawdę taki sprzęt bardziej wydajny, który jest, no, z tymi skrzynkami to chyba sobie odpuścimy. Chyba sobie odpuścimy. Musi być jakiś zbiornik, do którego będzie się odpowiednio dużą ilość tej marchwi można byłoby zmieścić. Nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie, bo ten kombajn samojezdny to jest naprawdę bardzo drogi, a w następnym roku to, tak jak powiedziałem, priorytetem będzie kombajn do buraków. Jak widzicie, kombajn jest tutaj wyremontowany, tylko że trzeba go zatankować. Ja nie spodziewałem się, że tutaj jeszcze będą takie ekstra wydatki. Trzeba będzie chyba trochę mleka sprzedać. Zobaczcie, 14,5 tysiąca. No 15 tysięcy tankowanie. No ale dobra, raz na sezon trzeba tutaj zatankować w tym kombajnie, tak więc elegancko. No i też nie miałem chyba w tym roku okazji, żeby sobie tym New Hollandem pojeździć gdzieś na serii, bo najczęściej to była taka sytuacja, że jeździłem sobie poza serią. On też tak dużo nie miał do roboty, szczerze mówiąc.
Tak więc nie było aż tak dużo pracy, ale teraz ma swoją godzinkę uwagi, ponieważ będziemy musieli za chwilę podskoczyć po nowy tutaj, znaczy nie nowy, po header, bo będziemy puszczali tutaj pracownika, jeżeli chodzi o słonecznik. Tutaj właśnie widzę ten słonecznik, może by... Dobra, za dużo masz długów, Anton, za dużo i tak przejedziesz. A może to, można by też wziąć to w leasing, ale dobra, nie będziemy dzierżawili teraz tego pola, bo jeszcze więcej do roboty będziemy mieli, a ja już mam plan poustawiany, w tym chyba miesiącu, chyba że coś się trafi, to może i tak. Dobra, tutaj buraki, za chwilę będziemy tutaj urzędowali na tym polu. Deszczowo było, ale ja sobie sprzęt porozprowadzałem, czyli zestawy do odwożenia. Tutaj będzie buraki odwoził Fendt, a tam jest Kubota. Nie wiem, czy widać, no może nie widać. Tak więc Kubota będzie też odwoziła, ale ona będzie odwoziła tutaj słonecznik, który będziemy za chwilę mucili, tylko musimy jeszcze wpaść na BGA, ponieważ tam w BGA trzymamy różne ciekawe i mniej ciekawe gratki. O, kombajn ma już 20 godzin. Dlaczego 22 chciałem powiedzieć? 20 godzin niecałe. Tylko że tutaj była taka podmianka, nie? Ja zamieniłem mój stary kombajn na używany, ale tamten już nie pamiętam ile godzin. 10? Nie miał dużo godzin, szczerze mówiąc. I to było już, to już ten kombajn jest drugi sezon u mnie. Dobra, tylko w dobrej kolejności są te headery. Dobrej, całe szczęście. Podjedziemy sobie, bo potrzebujemy dzisiaj do słonecznika, ale być może tamten header, który jest do kukurydzy, że będziemy używali w tym roku, bo być może będzie taka sytuacja, że troszeczkę będziemy mucili tą kukurydzę. Silos, jak widzicie, przygotowany jest pod następną kiszonkę z kukurydzy, a więc tutaj jest spokój. I tak jak taki był plan kiedyś, że chciałem mieć dwa kombajny, jeden właśnie, który robi hektary, taki duży kombajn z dużą szerokością roboczą tego headeru, natomiast drugi taki bardziej specjalistyczny, tak jak widzicie, tutaj mamy przystawki i do kukurydzy, i do słonecznika, tak więc jest taka rola tego kombajnu, że on tutaj takie bardziej specjalistyczne rzeczy robi, no i dzięki temu, że robi na mniejszych areałach, to też po prostu się rozkłada, te prace rozkładają się na te dwa duże, na te dwa kombajny, tam gdzie jest odpowiednie miejsce na szeroki header, no to idzie case i w sumie on tam niewiele godzin w te dwa sezony zrobił, niewiele, bo to jest tak, przeciętnie robi tylko około 5 godzin na rok. I dzięki temu, że właśnie to jak gdyby rozłożyłem te naciski i tam gdzie jest na przykład New Holland ma przewagę, no to właśnie on pracuje, a tam gdzie case po prostu jest potrzebna wydajność, to po prostu case jedzie do roboty i w związku z tym o, tutaj coś przycięło mocno, już się wystraszyłem, że coś mi tutaj zepsułem grę czy coś takiego, ale nie, czasami bywa po prostu tak. No więc tutaj sobie wjedziemy, jak widzicie zestawik już jest gotowy. Jeżeli chodzi o ten słonecznik, to niekoniecznie ja go będę sprzedawał, mimo tego, że teraz jest dobra cena, ja mógłbym go sprzedać teraz autentycznie, bo tak jest, jeżeli wcześniej zaczynamy mucić ten słonecznik w październiku jeszcze, no to są w miarę dobre ceny. Fajnie wygląda też ta przystawka, bardzo charakterystyczna, nie? Dzięki niej możemy tutaj mucić o wiele szybciej. Dobra, chyba to jednak oddam tutaj, bo już widzę, zacząłem za bardzo tutaj ten... troszeczkę tutaj maniany odwalać, chyba tak jak za chwilę tutaj puścimy pracownika, żeby on tutaj po prostu zrobił robotę, a nie to, co ja tutaj, takie ściemnianie jedno wielkie. No ale chciałbym się trochę pojeździć tym kombajnem, bo rzeczywiście rzadko mam taką okazję, żeby pomucić sobie właśnie taką fajną uprawę, jaką jest tutaj słonecznik. Ja generalnie rzadko sieję ten słonecznik, z racji tego, że do tego między innymi potrzeba specjalistycznego sprzętu, którego najczęściej na innych seriach nie za bardzo mam. Tutaj jeszcze podozmiany, może niekoniecznie są akurat fajne, ale akurat właśnie dlatego, że podozmian dla głównej uprawy, jaką jest buraki, wymaga, żeby była, znaczy może nie wymaga, ale dobrze jest, żeby była właśnie roślina oleista, tak więc idealnie właśnie do tego się nadaje między innymi słonecznik, ponieważ akurat idealnie terminy się zgrywają i te wszystkie uprawy, nie ma jakiś tutaj problem, żeby to zgrać, ponieważ z rzepakiem to jest niemożliwe, żeby to wszystko ładnie tutaj spiąć, ponieważ rzepaki muszą być siane jeszcze jesienią, kiedy na przykład buraki jeszcze rosną.
Tak więc w przypadku słonecznika jest to tutaj całkowicie inna sytuacja. Po na przykład po burakach mogę spokojnie sobie zasiać słonecznik. I to właśnie dlatego tutaj słonecznik jest taki popularny na tej serii. I dotychczasowo go sprzedawałem, ale teraz mam zamiar, mam jakieś plany dotyczące tego słonecznika, tak więc nie będziemy go od razu sprzedawać. Przechodzimy do najważniejszej rzeczy w tym odcinku, czyli do testów nowego kombajnu do buraków. Z tym, czy on jest taki nowy, to nie jestem do końca pewien, chociaż tutaj ta ropa Tiger 6S, a nie XL, tak jak było w 19. Mam nadzieję, że tutaj ten kombajn jest poprawiony. Ja go nigdy nie sprawdzałem w 22. Niedawno testowaliśmy sobie Rexor 6300 Platinum Grimme, bardzo fajny kombajn, spodobał mi się. Tutaj no może ta szerokość robocza nie jest jakaś wybitna, ale generalnie chodzi o zbiornik. 45 metrów sześciennych naprawdę robotę robi i na tych polach tutaj, na takich wielkościach jakie ja tutaj mam i na takich ustawieniach gry, czyli 3-dniowy miesiąc, spokojnie on tutaj wszystko ładnie ogarnia. Bardzo dobre doświadczenia. Dzisiaj przetestujemy sobie sprzęcik jeszcze bardziej wydajny teoretycznie, ale jak widzicie troszeczkę mniejszy zbiornik na buraki ma. 43 metry i tutaj właśnie z tą nazwą nie za bardzo, o co tutaj chodzi, ponieważ w 19 taki kombajn był, tylko że on był 6XL. No i powiem wam, że nie za bardzo mi się tamten podobał, ale ten chyba jest zmieniony. Chociaż widzę, że cena jest taka sama, tutaj też parametry, ja zwracam uwagę na te parametry, tak więc, ale nie, widzę, że jest zmieniony. Zobaczcie na tył. Tak, tutaj ten Tygrys jest troszeczkę inaczej, wygląda i jest 6S, a nie 6XL chyba się nazywał w 19. Zresztą w 19 to ja tam dużo nie pograłem tym, bo zresztą zobaczymy, czy tym będziemy grali. Dobra, prawie 800 koni, 40 km na godzinę, ale to tam za bardzo nam niepotrzebne. 10 km na godzinę z taką prędkością i tak jak powiedziałem, 43 metry sześcienne to jest objętość. Wypożyczymy sobie ten sprzęt. Nie kosztowało to aż tak dużo, jak mi się wydawało. Dodatkowo jeszcze będziemy musieli wypożyczyć przystawkę RRXL9x45. To jest dokładnie przystawka z 19. Takie oznaczenie było. Być może model jest odświeżony, tego nie wiem, ale też właśnie widzicie XL, 4 metry szerokości, czyli tutaj większa wydajność. No ale dodatkowo musimy jeszcze 80 tysięcy tutaj ewentualnie wyłożyć, ale wypożyczając tylko 4 tysiące. I do tego powinniśmy jeszcze mieć taki wózek. Tyle tylko, że tego wózka dzisiaj nie będziemy używali, ponieważ pole, na którym będziemy pracowali, znajduje się naprzeciw sklep. Kombajn jest poprawiony. No dobra, bo w 19 to był skandal. Znaczy, on nawet w 19 nie za bardzo już przystawał do standardów 19-kowych. Ja nie mówię tutaj o kombajnie. No nawet nie wiem, czy tutaj było coś poprawiane. Być może tak. Bo ja z 19 za bardzo nie pamiętam tego kombajnu. A dlaczego? Zresztą zaraz zobaczymy, czy tutaj czasami nie ma tragedii takiej samej jak 19. Dobra? Nie no, tutaj jest lepiej, zdecydowanie, tu jest lepiej. Z racji tego, że... O! Nawet nie wiem, czy widzicie, jest dalej oznaczenie. Czekajcie, XL. Tiger 6XL. Taki przefarb... Tak się po prostu nazywa tutaj dla gry. To, że w sklepie się nazywa 6S... czy coś takiego, to tak nie do końca. Chociaż jest tutaj poprawiony. No więc ja się tak zastanawiam, czy to jest 6S, czy to jest 6XL. Bo wcześniej był 6XL w 19, no a tutaj jest jakiś 6S. Chociaż fakt, jest poprawiony. Jest poprawiony, między innymi nie ma takiego... W środku jest poprawiony. I to generalnie, jak on wyglądał w środku w 19, no to ja mówię, nie, no i to podstawce, maszyna taka w podstawce. Mówię, nie, no bez przesady. Pamiętam, że ten monitor, odpalimy, bo ten komunikat, o, widzę, że się też zaświecił ten monitor. W 19 ten monitor taki malutki tutaj był. To wyglądało skandalicznie. Dobra, jak ten kombajn wygląda? Spróbujmy go rozłożyć tutaj troszkę. Fajnie się to wszystko rozkłada. To jest duża, potężna maszyna. Jedna z największych w grze. Jeżeli nie największa. No nie wiem, tam może jeszcze się równać z tymi kombajnami samojezdnymi do warzyw. Nie testowałem. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przyszłości. Potężna maszyna. Dobra. Podczepimy sobie przystawkę. Kulturalnie tutaj pracuję.
fajnie mruczy. Musi zostać rozładowany kombajn. To mam nadzieję, że tam podjedzie ciągnik, ponieważ on jest ustawiony. Chyba że zapomniałem podłączyć. Nie, on tam stał sobie. Dobra, lecimy sobie z tym. Już teoretycznie kombajn jest gotowy do pracy, z racji tego, że góra rozłożona. Fajnie, bo tu jest przeszklone cała kabina, właśnie się zorientowałem. I dół też, tylko nie wiem, czy podnieść ten dół? Nie, dobra, on jest podniesiony. Bo tutaj na takim specjalnym wózku go trzeba wozić, nie? Tak więc to jest jeszcze, to w sumie fajnie, no bo to już jest naprawdę duży kolos. To jest naprawdę potężna maszyna. Chociaż Grimme też, tylko że tam jest na tyle cwanie to zrobione, że na takim dodatkowym kółku toczy się po prostu taka przystawka, nie? Dobra, teraz sobie tutaj odpalimy. Bo ja tutaj mam zamiar testować, to nie po to będę testował, żeby tutaj pracownik na tym jeździł. Właśnie się zastanawiam, gdzie jest ten pracownik. Dobra, nie, tam ogarną sobie te słoneczniki. Dobra, lecimy sobie tutaj sprzęcikiem. Pal maszynę. 4 metry szerokości. Wyjeżdżamy sobie. Było takie delikatne przycięcie, to podejrzewam, że pracownik zajarzył, o co chodzi. Ja sobie tutaj od razu wygeneruję ścieżki, żeby było łatwiej. Bo nie jest łatwo prowadzić taki sprzęt bez właśnie takich udogodnień. No jest, jest tutaj lifting zrobiony. Jest lifting zrobiony. Tak jak powiedziałem, nie wiem za bardzo, jak z zewnątrz jest został poprawiony ten kombajn, ponieważ 19 była jedna taka felerna rzecz w tym kombajnie, znaczy może i więcej, ale dla mnie po prostu w środku ta kabina wyglądała, no skandalicznie powiem wam, naprawdę słabo wyglądała. Tutaj zamiast tego wyświetlacza, tutaj to była taka malutka, taki mały ekranik, jeszcze nie wiem, z 13 chyba wyciągnięty, czy nie wiadomo skąd. Tak więc to naprawdę bardzo słabo wyglądało. Dobra, tutaj widzę, że kombajn już jeździ sobie, będę tutaj filował na was, na tego kombajna, ale już jest pracownik tam ogarnął. Ponieważ, i się tak zastanawiam, czy ten kombajn do 19 to on nie przeszedł, ja się zastanawiam, czy on nie wszedł z ropą, z dodatkiem do 17, co nie? Może tak było, może tak mi się wydaje, ale nie jestem do końca pewien, bo ja nawet nie wiem, czy ja miałem ten dodatek z ropą, chociaż chyba miałem, ale to już wiecie, coraz więcej tych rzeczy trzeba pamiętać, tych dodatków do tego farminga, no to było mnóstwo, tak więc coraz trudniej mi jak gdyby przypomnieć sobie, co było w poszczególnych farmingach. Ja teraz przy tym nawale tych dodatków, które są w tych ostatnich dwóch farmingach, to już o takich czasach było 17, 15, 13, już nie wspomnę o tamtych starszych. Znaczy w sumie no, tamtych to już nawet w ogóle nie pamiętam. Ja tam mało co w tamte grałem, nie? Tak naprawdę. To mi się wydaje, że z 17 był dodatek ropa i w 19 ten XL to był właśnie z tego dodatku. Dlatego on tak trochę słabawo wyglądał, moim zdaniem. No ale widzicie, tutaj jak mówię, że niby to jest lifting, w takim sensie, że tutaj niby model nowy, tu okleili go 6X, ale Corsplay wie lepiej. Wyczytał sobie z bebechów, jaki to jest model, tak naprawdę podejrzewam, i dlatego tutaj jest na tyle cwany. Dobra, teraz sobie wygenerujemy kursy w tą stronę. Co prawda Giant tutaj niestety nie wyposażył ten kombajn w taką fajną kamerę cofania, ale od czego mamy modyfikacje? Tutaj modyfikacje zastępują to, czego Giant nie ogarnął. Widzicie, w prawym górnym rogu tu jest akurat rzut na przystawkę, ale tak, już widzę, że mam prawie pełny zbiornik, tak więc wyłączymy na chwilę sprzęta. I w ogóle gdzie jest ciągnik? Aha, trzeba najpierw otworzyć pas, zresztą mamy teraz ujęcie na zbiornik. I to jest chyba na ten pas. Teraz otwieramy sobie i teoretycznie ciągnik powinien za chwilę tam zareagować i podjechać. Tak więc fajnie się dosyć jeździ, chociaż ja mam takie wrażenie, że jakiś taki ociężały jest ten kombajn w porównaniu do Grimme. Grimme miałem takie wrażenie, że jest po prostu jakiś bardziej zwinniejszy, no ale tutaj to jest naprawdę duża też maszyna. I też no w tym momencie to mogłem mieć takie wrażenie, kiedy mamy już tutaj 43 tysiące litrów, nie? Zobaczcie, jak to fajnie wygląda tutaj. Ciągnik podjeżdża, gdzieś objeżdża pole. Nie wiem, a gdzieś tam pojechał. No nie mów mi, że pojechałeś teraz zatankować paliwo, bo uznałeś fakt, że... albo naprawić się pojechał. No nie,
To jest fajnie. Stał tutaj, czekał, aż ja tutaj załaduję, a on tam, nie wiem czy widzicie, pod sklepem pojechał. Pod sklep i chyba będzie przyczepę naprawiał. Albo jakieś dziwne inne tam manewry jeszcze odstawia. No w każdym razie, całkiem fajnie się też tutaj. Jest trudne do wyboru, który to będzie kombajn. Podobne są jednak, jeżeli chodzi, chociaż szczerze mówiąc, tamten czerwony mi się bardziej podoba. Jest po prostu nowocześniejszy. A tutaj niby Giants powiedział, że to jest 6 jakieś S, a ty jeszcze... Owszem, był lifting na bank. Na bank był lifting, bo pamiętam, że tutaj ta kabina to wyglądała tragicznie w środku, ten widok. Ale tutaj mam takie wrażenie, że... No zresztą... Tak samo jak powiedziałem wcześniej, Corsplay tutaj wyniuchał, o co tutaj chodzi, że to jest nadal 6S, przepraszam, 6XL i to jest ten, który wszedł chyba w dodatku do Farming Simulator 17. W tamtych czasach jeszcze królował Holmer. To były takie, o właśnie, to też chciałem zobaczyć. To były jeszcze takie czasy, w których tutaj na polach buraczanych to królowały, jeżeli chodzi o samojezdne, to Holmery, później w 17 z tego, ale nie chcę tak mówić, bo później ktoś w komentarzu będzie się nabijał: Anton, pomyliło ci się, ty stary dziadzie, pomyliło ci się. Tak więc nie chcę tutaj tak na bank mówić, że to było tak, jak mi się wydaje, bo mi się to tylko wydaje. Dobra, odjeżdżaj, chłopie, chociaż on nie odjedzie. Ja będę musiał odpalić. I sobie... Odjechał? Odjechał. Nie no, fajnie. Teraz można sobie rurę złożyć, przejść sobie na przykład na kamerę, chociażby na taki rzut i można sobie pracować, nie? To jest potężna maszyna. Jeszcze sobie włączymy GPS-y. Teraz chyba nawet wyłączyłem przez przypadek. No i możemy sobie tutaj połykać hektary. Tutaj jeszcze poszerzę sobie, chociaż nie, wystarczy już ten poprzecznik, jest wystarczająco szeroki, żeby tutaj ta maszyna sobie nawróciła. Na tamtej stronie trzeba będzie zrobić szerszy, ale tutaj z tej strony generalnie to wystarczy. Szerokość, no tak jak mówię, tutaj jest przewaga ropy, bo to jednak 4 metry, ale tak naprawdę co się tutaj liczy i w obydwóch przypadkach jest fajne, to fakt, że tutaj w tych kombajnach jest już ten zbiornik i on przetrzymuje tutaj mnóstwo tych buraków. Tak więc pracownik będzie, jak już ogarnie... O, tutaj... Uwaga. Jak pracownik się już ogarnie, no to on będzie tylko podjeżdżał i będzie wywoził. Podjeżdżał i będzie wywoził. A ja praktycznie tutaj będę cały czas mógł sobie pracować pod warunkiem, że tego muru jednak... No dobra, to jeszcze poszerzę sobie, bo tutaj za każdym razem będę się męczył. Widzę drzewo z drugiej strony. W sumie w tym momencie to powinno być coś takiego, nie? Że ja tutaj sobie kamerę na tył, o, na przykład coś takiego i mniej więcej wiem. Łatwiej się manewruje, nie? No akurat w tym przypadku to no do drogi dojechaliśmy, tylko że o, w takim przypadku powinniśmy tutaj to ogarniać elegancko. Dobra, cofnijmy sobie. Ile tu mam? 18% jeszcze tego zbiornika. Tak więc spoko. Tutaj zdecydowanie musimy poszerzyć sobie, bo tutaj są problemy niestety. No i lecimy. Tam jeszcze z powrotem. Wcześniej nie było tutaj takich problemów z racji tego, że kombajnem, którym wcześniej jeździłem, on nie miał takich problemów. To był ciągany kombajn. Nie, chociaż też w sumie długi zestaw. Też długi zestaw, bo tam wyorywacz, ogławiacz z przodu, no i kombajn z tyłu, a po środku ciągnik. Tak więc na długość to mogło być to naprawdę dosyć podobne. Podobne jak gdyby, powiedzmy, długości, tak sobie popatrzę. No, mogło być też tak samo, nie? No więc elegancko. Tutaj widzę, że słonecznik szybko jest mucony, widzę, że ciągnik tam za chwilę wraca z przyczepą, tak więc nawrócimy sobie i wcześniej po prostu trzeba będzie rozładowywać, bo ja wiem, że on na tą przyczepę nie wrzuci, tak więc trzeba po prostu wcześniej rozładowywać. Bo już mam teraz 32%, ale spoko, bo tutaj jeszcze na tych manewrach trochę nam zajmie tutaj czasu. Ale fajnie się prowadzi takie duże maszyny. Ja jestem mało przyzwyczajony do pracy na takich dużych maszynach. To tak jak już kiedyś tłumaczyłem, być może w przypadku, kiedy
jeździłem sobie tutaj Grimę. Ja po prostu długo czekam na takie duże maszyny. Ja chcę mieć po prostu odpowiednie warunki, żeby te maszyny pracowały, tak więc duże areały, a nie sobie kupować jakiś duży kombajn po to, żeby obrabiał, nie wiem, 5 hektarów łącznie, nie? No, oczywiście każdy ma swój styl gry, ale ja mam takie swoje zasady, że każda maszyna powinna, no, odpowiadać, jak gdyby, powinna po prostu pasować do tego, co my mamy, nie? Więc jak mamy już duże pola, no to wtedy mamy duże maszyny. A wcześniej po prostu trzeba też, i też nie robię sobie coś takiego, że wcześniej odpalam takie maszyny. To jest jak gdyby też motywator do tego, żeby się rozwijać, żeby mieć większe pola, żeby po prostu przetestować sobie kiedyś te duże maszyny. Tak jak na przykład jest z Xerionem. Ja cały czas mam nadzieję, że ten Xerion, który tutaj jest od początku, on chyba to był jako dodatek dla tych, którzy kupili sobie grę we wczesnej, znaczy przed premierą. Chyba to tak było, co nie? Dobra, tu spokojnie możemy cofnąć. I ja chcę go właśnie tutaj używać, na tej serii. Tylko że no, to jest duży sprzęt, specjalistyczny, no i wymaga, no, też odpowiednich pól, odpowiedniego areału. Ale wierzę, że tutaj zanim skończymy tą serię, to ja będę mógł używać taki kombajn. Czekajcie, bo tutaj mam źle ustawiony komputer. No on co 10 stopni mi tutaj ustawia się. A ja potrzebuję teraz równe kąty, no bo jednak w burakach pracujemy. Aha, dobra, to wypadałoby otworzyć w tym momencie, bo tutaj w sumie puścić, niech się jedzie do przodu. Bo tu jest dużo rzeczy do ogarniania w jednym momencie, nie? A trzeba przeskakiwać i tak, otworzymy sobie rurę. Zbiornik, tak? Mam nadzieję, że za chwilę ciągnik podjedzie. Mam taką nadzieję. Ale najlepiej to sobie zajrzeć, czy będzie podjeżdżał. Dobra, podjeżdża, tak więc spoko, mamy tutaj 25 tysięcy litrów. Nawet trochę za wcześnie to otworzyłem. Ale zanim on podjedzie, to akurat będzie. A ja będę poprawiał z tamtej strony poprzeczniak. Tak więc nie będzie musiał jechać po burakach, bo ja mam zamiar skręcić w prawo i tutaj poszerzyć poprzeczniak sobie, nie? Te maszyny są naprawdę przepotężne. Teraz widać, nawet w takiej zwykłej grze, widać ten majestat tych dużych maszyn. One są jak jakieś mamuty, takie prehistoryczne. No oczywiście nie prehistoryczne w tym sensie, że jakieś tam starocie, tak? O, tutaj jest problem. Zauważyłem, że tutaj ciągnik ma problem. Wydaje mi się, że ropa za nisko ma wyładowywanie w porównaniu do Grimme. Bo w przypadku Grimme nie było żadnych problemów. Chyba jest jakiś problem z tym, że ropa za nisko wyładuje. W związku z tym ten ciągnik jak podjechał, to przestawił mi troszkę kombajn. Znaczy próbował mi przestawić, ja musiałem troszeczkę ustawić się w odpowiednio. Gdybym tutaj nie był ja, tylko była maszyna, znaczy Corsplay by tutaj zawiadywał, to podejrzewam, że tutaj mogłyby być jakieś dziwne, niefajne rzeczy się dziać. Ale z racji tego, że ja byłem, to w momencie zatrzymałem się i zacząłem składać tą taśmę. Dzięki temu ciągnik się nie rozbił w ogóle o tą taśmę. Ewentualnie można by tam ustawieniach troszeczkę w pracowniku zmienić, żeby dalej od maszyny podjeżdżał, nie? Bo to może być też tego typu sprawa. Należałoby to tam zmienić. W przypadku Grimme nie było żadnych takich problemów, bo wydaje mi się, że u Grimme jest po prostu ta taśma do wyładunku, ona jest jeszcze wyżej usytuowana niż to w przypadku jest właśnie tego sprzętu. Ale tutaj widać majestat i potęgę takich dużych maszyn. One są takie, ja mam zawsze takie skojarzenia z mamutami albo nie wiem, z jakimiś dinozaurami takimi. Jak byłem dzieciakiem, to zawsze miałem takie skojarzenia. Tak więc to mi zostało do dzisiaj, nie? I taka autentycznie majestat takich dużych maszyn. Tutaj rzeczywiście też potrzebuję troszeczkę. Albo nie wiem, mam wrażenie, że ten sprzęt jest też mniej zwrotny niż Grimme. Ja mam takie wrażenie, że ten też jest mniej zwrotny. Jak gdyby wcześniej mówiłem, nie wiem czy mówiłem, ale mam też takie wrażenie, że po prostu jest jak gdyby mam też mniej mocy. Chociaż to może akurat zauważyłem w momencie, kiedy już ten kombajn był prawie pełny i w związku z tym no to już było troszeczkę ciężko temu kombajnowi po prostu jechać, nie? Z racji tego, że był już mocno przeciążony, bo te buraki jednak ważą te 40 tysięcy litrów, no to ma swoją wagę odpowiednią, co oczywiście tutaj widzimy, 45 ton w tym momencie ten cały zestaw, czyli kombajn i buraki,
Tak więc, a jest tego dopiero 12 tysięcy i to będzie rosło. Tak więc nie dziwię się, że na pewnym etapie to ten kombajn już jest taki ociążały mocno i już nie tak rączo już nie reaguje na tutaj, jak wciśniemy gaz, nie? To on tak postoi trochę, pomyśli, ale to też. Nawet widać, że ja tutaj teraz próbuję wyłączać tą sekcję ogławiającą i wyorywującą, żeby po prostu miał trochę więcej mocy i żeby łatwiej manewrować na uwrociach, nie? Bo zauważyłem, że jak jest włączony, to jest naprawdę ciężko mu się tutaj zbierać. Dobra, no i teraz chyba, chociaż nie, z tamtej strony będziemy jeździli jeden przy jeden, bo on będzie odbierał z tamtej strony, to się nie będzie, chociaż w sumie niech się męczy. To ja się do tego na razie nie będę musiał dostosowywać. Dobra, ja się mam bawić, a pracownicy mają pomagać. Ile teraz mam? 14 tysięcy. Jak mi się uda, dobra, włączymy go. Może on będzie zaczynał podjeżdżać i wtedy zobaczycie raz, że bardzo długo mu zajmuje podjazd do kombajnu. Już powinien zareagować ciągnik, powinien zacząć podjeżdżać. Bardzo długo on się ustawia do tego kombajnu. A jak podjeżdża, to może uderzyć właśnie w tą taśmę wyładowującą. Tak więc tego typu sytuacje tutaj zauważyłem. Animacje fajnie to wszystko wygląda. Tutaj brudzenie. Tutaj też fajnie, pod spodem fajnie się rzeczy dzieją. No tutaj te animacje są jakie są, nie? No właśnie, zobaczcie jak wrzucane są te buraki do zbiornika, nie? Trochę słabawo to wygląda, no ale dobra, no wiadomo, to jest standard Giants. Nie możemy tutaj narzekać, bo często narzekamy na różne rzeczy, ja też narzekam często, ale no to jest jednak gra, nie? Bez przesady, żeby tutaj nie wiadomo co było. Fontanna jakichś tam efektów i tak dalej. Tutaj jest jednak, ten kombajn ma tutaj zadanie, żeby wykopać te buraki. Oczywiście my się skupiamy na tym, żeby obserwować różne ciekawe rzeczy w tym kombajnie. Ale gdybym tak naprawdę miał tutaj pracować, to tak naprawdę zależałoby mi właśnie na tej kamerze cofania i na przykład na tym, żeby wyżej wysypywał, nie? To by było istotne i na tym mi się tutaj... I żeby był GPS wbudowany w to. O, to na pewno. Zobaczcie, ten ciągnik tak troszkę, tak z partyzanta tak jeździ, tam gdzieś stanie sobie, poczeka. Wiadomo, że gdyby to było na pracowniku w pełni, to może by było lepiej, nie? Ale ja sobie postanowiłem, że... Tak jak powiedziałem, że dzisiaj się tutaj pobawimy z tym. Na tamtym polu współpraca idealnie się układa. Tam jak puściłem pracowników, to zobaczcie, idealnie sobie jeżdżą, nic nie przeszkadza. No i w sumie już pole jest praktycznie skończone, nie? Tutaj czekamy na podjazd. Dobra, podjeżdża. Mam nadzieję, że nie przyładuje teraz. Właśnie, podjeżdża tak. Aj, chyba przyładuje. No właśnie. Zauważyłem, dobra, lekko podniosę. Tak, to jak podnoszę znowu, to pracownik nie chce podjechać. No i tak to jest. Dobra, cofnijmy tutaj troszkę. Będzie tu kombinowanie. Dobra, teraz spróbujmy. Nie widzę, chyba że no przyczepę jakąś tutaj bardziej profesjonalną do tego zastosujemy, bo w przeciwnym przypadku, no i właśnie, odjechał. Trochę chyba słabo ja się tutaj dogaduję, ten sprzęcik z... Tak jak mówię, za nisko ma tutaj możliwość wysypywania i to jest duży minus. No może gdyby tutaj jakaś bardziej specjalistyczny sprzęt był i zobaczcie, spróbuję znowu podjechać i znowu się odbije. A może dać mu szansę? Czekajcie, może kombajnem cofnę. O właśnie, teraz będzie chyba ok. Tak, tylko że on będzie odjeżdżał. Będzie cały czas w kółko jeździł. A więc słabawo to. Trzeba będzie jednak tutaj mniejszą przyczepę zainstalować. Ewentualnie jakąś taką bardziej profesjonalną przyczepę do odbioru. Może przyczepę przeładowczą. Zrobić coś takiego. Nie wiem, czy w ogóle do buraków są. Zaraz sprawdzimy, czy jest coś takiego. Ale to fakt, trzeba będzie też zainwestować w takie rzeczy. Tutaj, tylko że to są wszystkie... Nie no, to nie się nie nadaje. Tutaj jest do ziemniaków. To jest do buraków. Tylko że to znowu by kosztowało 135 tysięcy i tu pojemność 45. Uwaga, chyba sypie. No,
Jakoś to sobie ogarnęły. Jakoś to sobie ogarnęły, ale to jest, musiałbym tutaj burtę zbierać. Już na tą większą przyczepę, którą mam, to już w ogóle nie ma szans. Tak więc, no nie wiem. Dobra, będziemy kończyli tutaj tą pracę, bo ja będę musiał za chwilę tutaj zmienić zestaw odwożący i dwa zestawy w takim układzie zrobić. Jak tutaj się za chwilę pewnie, albo inny, nie, zdecydowanie Brandnera trzeba będzie tutaj przynieść. Brandner też ma swoją dużą pojemność, tylko że no, jest długi i może tam gdzieś dziwnie przyładować na przykład, nie? Dobra, tyle jeżeli chodzi o test tego sprzęciku. Fajnie, że jest trochę odświeżony, ale rodowodem w 17 jeszcze stoi. A co jakby nie było, to jeszcze Coarseplay dokładnie to pokazuje, bo jak wchodzimy sobie do kombajnu, wciśniemy sobie Coarseplay, no to on pokazuje Digger 6XL, mimo że tutaj w CV ktoś znowu chyba nakłamał, jak to pan Patryk w innej sytuacji powiedział, że to, bo to jedna krowa w CV nakłamała, a tutaj chyba Giant trochę w CV nakłamał, co nie? Bo w sklepie ten sprzęcik stoi jako 6S. Może po jakimś liftingu, ale to jest nadal ten, no na pewno jest zmieniony. Na pewno jest zmieniony, ale serducho ma jeszcze z 17. Podejrzewam całe bebechy. W tym odcinku to wszystko. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Najprawdopodobniej pod tym odcinkiem będzie albo nie, na karcie społeczności, albo pod tym odcinkiem, nie, na karcie społeczności będzie głosowanie i wtedy będziecie mogli wybrać albo tą ropę, albo Grimę. Ja się wtedy dostosuję, jeżeli będzie ropa, to wtedy trochę sprzęty inne poprzestawiam, bo ja nie mówię, że tutaj w ogóle nie będzie można zrobić to na pracowniku, można, tylko że będzie po prostu trzeba niższe przyczepy tutaj, albo na przykład więcej zestawów dla tego tygryska, a dla Grimę po prostu miałem takie wrażenie, że on tam wyżej wysypuje. Tak więc w zależności jaka będzie decyzja, ja się po prostu do tego dostosuję i odpowiednie sprzęty sobie tutaj dokupimy ewentualnie, albo pozamieniamy, w każdym bądź razie, żeby tak, żeby to działało. W tym odcinku to wszystko, mam nadzieję, że wam się spodobał, jeżeli tak, to oczywiście proszę o łapkę w górę i zapraszam na kolejne odcinki z tej serii. Pozdrawiam, Anton.